W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w That's Not My Neighbor, czyli grę, w której wcielimy się w portiera i będziemy sprawdzać, którzy ludzie są prawdziwi, a którzy są doppelgangerami, czyli po prostu sobowtórami. Moje zadanie na dzisiejszy odcinek to zdobyć rangę S, czyli nie zabić ani jednego sąsiada, a także nie wpuścić ani jednego doppelgangera. Coś czuję, że to się nie uda. Natomiast wasze zadanie to zostawić pod tym odcinkiem aż 5000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag tak sobowtór, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i lubisz takie odcinki, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. No to zaczynamy kolejny fascynujący dzień jako portier. Przeczytałem wszystkie wasze komentarze, które napisaliście pod poprzednim odcinkiem i już wiem, jak grać, wiem, jak pokonać doppelgangerów i wiem, jakie rzeczy powinienem sprawdzać i kogo wpuszczać, a kogo nie wpuszczać, więc miejmy nadzieję, że tym razem uda się zdobyć tę rangę S. Oczywiście będę opowiadał, jakie rzeczy nauczyłem się poprzez cały odcinek, więc oglądajcie do końca. Dzień dobry pani, witam panią bardzo serdecznie. Czemu pani ma dodatkowe oko na czole, na policzkach, a także jeszcze tutaj pod brodą jedno? Zaczyna się fantastycznie. Ja nawet nie sprawdzam ciebie, nawet nie muszę, ale zaraz wam opowiem, co trzeba sprawdzać i gdzie można się, że tak powiem, walnąć. Dobra, najpierw zadzwonimy. 3, 3, 1, 2. Like, ona miała oczy na... Nawet jej nie pytam, o co chodzi, czemu ma pani dodatkowe oczy na twarzy, bo no nie ma nawet po co. Dobra, skipujemy, dziękuję za wyczyszczenie tutaj tego miejsca i miejmy nadzieję, że druga osoba będzie trudniejsza, bo chciałbym wam poopowiadać, czego się nauczyłem z waszych komentarzy, więc jak widzicie, pisanie komentarzy jest mądre. Mam też screena zrobionego z... tam przychodził taki gość do nas i trzeba było odpowiadać na jego pytania, więc jakby też mam screena, więc wiem, jak odpowiedzieć na jego pytania i też chyba za to jest achievement. Dobra, dzień dobry panu, już sprawdzamy, spokojnie. Tak, a Angus Cipriani. Numerki, trzeba sprawdzać oczywiście logo. I tak, imię i nazwisko też może się nie zgadzać, więc trzeba być bardzo, że tak powiem, ostrożnym. Dobra, gdzie pan mieszka? Dobrze, piętro pierwsze 03. Okej, otwórzmy sobie folder. Piętro pierwsze 03. Mieszkasz sam. 5513. Mamy oczywiście numer telefonu, który w ostatnim odcinku nie ogarnąłem, ale już teraz ogarniam, więc możemy zadzwonić do niego. Dobra, długa szyja, nosi czapkę, ma wąsy, małe oczy. Dobra, długa szyja, nosi czapkę, małe oczy, ma wąsy. Dobra, zadzwonimy do niego, zobaczmy. 5513. Na wszelki wypadek 5 5, wykorzystajmy to, czego się nauczyłem. Jeżeli będzie w domu, to znaczy też doppelganger. Po prostu, mogę po prostu od razu dzwonić i będę wiedział. Dobra, czy ktoś odbierze? Nikt nie odbiera, czyli nie ma go w domu. Jest duże prawdopodobieństwo, że to jest on. Ale dobra, musimy oczywiście dalej sprawdzać. Czyli tak, Angus Cipriani, przez 2 N. Cipriani. Okej, zgadza się, oczywiście numerki też. 5 6 5 3 6, 5 6 5 3 6, 9 8 8 4 5, 9 8 8 4 5. Zgadza się, jest biznesmenem. Jest, okej, jest logo. 68 rok, zgadza się. 05 68. Jestem rezydentem tego budynku, pracuję jako biznesmen. Byłoby głupio, gdybym się pomylił w takim miejscu, ale nie, ja już zaczynam panikować. Jest logo, sprawdziłem, zadzwoniłem, jest na dzisiejszej liście, jest. Też pisaliście mi co do dzisiejszej listy bardzo ważne porady, że czasem może być tak, że kogoś nie będzie na dzisiejszej liście i wtedy jakby trzeba zadzwonić i sprawdzić, czy jest w domu. Jeżeli jest w domu, a jest i nie ma go na liście, to znaczy, że to jest doppelganger, czy jakoś tak. Dobra, wpuszczamy go oczywiście. Miejmy nadzieję, że takich ludzi będę miał jak najmniej, bo chciałbym tę rangę S w końcu zdobyć i pokazać, że dobrze gram w tę grę. No i oczywiście, jeżeli zostawicie 5000 łapek w górę, to nagram dla was wersję Robloxową, którą też bardzo prosiliście. Dobrze, dzień dobry pani. Ciebie to ja kojarzę już w sumie, ty jesteś z tym okiem, jak najbardziej. Margaret Bubbles. O, to jest właśnie jeden z komentarzy, właśnie mówił, że u niej może być błąd w nazwisku. W sensie jakby doppelganger może się pod nią podszywać. Dobra, zobaczmy. Numerki, data, to mnie nie interesuje. Interesuje mnie, gdzie ty mieszkasz. F203. F2 to możemy zamknąć. 03. Mieszkasz sama. Dobra, Margaretę przez 2T i przez 2B. Przez 2T i przez 2B. Okej, okay. Przez 2. A to jest entry. W sumie w entry request też może być błąd. Przez 2T i przez 2B, czyli trzeba sprawdzać jeszcze więcej rzeczy.
Okej, okay, przez 2T, przez 2B, dobra, sprawdzamy. 103 268 014, 103 268 014, 590. Coraz lepiej te numery zapamiętuję, okej. Okay. Logo jest, zgadza się, mamy logo, super. Sprawdźmy twój appearance, czy to wszystko się zgadza. Kręcone włosy, jedno oko uciekające, okrągły nos i duży uśmiech. Okrągły nos, duży uśmiech, jedno oko i kręcone włosy. Coś jeszcze tutaj było? Nie. Na wszelki wypadek zadzwonię do ciebie. 6431, okej. 6431, 6431, okej. Jakby na wszelki wypadek dzwonię, ale też chyba... Wydaje mi się, że jeżeli jest na dzisiejszej liście, a czego jeszcze nie sprawdziłem, bo zapomniałem. Okej, nie odbiera, czyli nie ma jej w domu. Jest na dzisiejszej liście? Jest na dzisiejszej liście. Też nie muszę odznaczać tutaj, że o, wszystko jest okej, okay, bla bla bla. I że tak checklistę robić, tylko mogę po prostu z pamięci to robić, to jest bardziej pomocne dla osób, które nie ogarniają jeszcze gry i chcą sobie po prostu kliknąć, bo nie pamiętają, co zrobiły. Jasne, mogę otworzyć. Proszę wchodzić, proszę się nie krępować. Miejmy nadzieję, że dzisiaj spotkam jakichś ciekawych doppelgangerów, żebym zobaczył, jacy są śmieszni i jakie mają śmieszne twarze, dobra. Witam pana. Ciebie też kojarzę. To tak, może jednak kliknę. ID. Bum. Dobrze, zapomniałem pokazać. Czemu zapomniałeś pokazać? Coś jest nie tak. Zapomniał pokazać. Okej, okay, F0303. F0303. Okej, okay, czyli ty mieszkasz z bratem. Jesteś pilotem, dobra. Duży nos, nosi okulary, krótkie włosy, mała głowa. Dobra, duży nos, zgadza się, nosi okulary, mała głowa, wydaje mi się, że wszystko git. Sprawdźmy tak, 5, 6, 5, 8, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 8, 4, 8, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 9, 6, 5, 9, 6, 5, zgadza się, 66 rok, zgadza się, jest logo, jest, mamy tutaj logo, jest, jesteś pilotem, Steven Rootboys. Dobrze, czyli tak, Steven Rootboys, zgadza się, jak najbardziej, wszystko jest w porządku. Czy ja czegoś nie sprawdziłem? ID sprawdziłem, zaczynam zaznaczać, to jest znak, że panikuję. Dobra, Steven Rootboys, ja się boję, że nazwisko będzie miał któryś przekręcone i wtedy będzie problem, dobra, nieważne, zadzwońmy do jego brata, czyli 4242, okej, 4... 2, 4, 2 i bless RNG, aby widzowie udało się zrobić rangę S i pokonać wszystkich doppelgangerów. Ja na to liczę, że musi się udać, no innej opcji nie ma. Nikt nie odbiera, czyli jest szansa, że jego brata też nie ma. Dobra, sprawdźmy, co sprawdziłem, czyli tak, ID sprawdziłem, jest git, wygląd jest git, entry request też jest git, jest na dzisiejszej liście, jest. Jak najbardziej, ale mówi jakoś dziwnie. Okej, okay, czy możesz otworzyć drzwi? Jeszcze nie wiem, musi pan jeszcze chwilę poczekać. Ja jeszcze nie mam pewności. Wygląd jak najbardziej się zgadza. Tak, zgadza się wygląd. No, stu... No dobra, wchodź. Mam nadzieję, że nie popełniłem jakiegoś głupiego błędu. I też w ogóle czekamy na update do tej gry, bo ma być jakiś update'ik podobno. I ma być bardziej rozbudowana i być może pojawi się... O nie, tylko nie ona. Tylko nie ona. Okej, okay. Eleonois Severts, 8003, jest logo, 0104, dobra, pierwsze piętro 04, mieszka z siostrą, fantastycznie, 8453230, czyli tak, 8453230, 14956, 14956, dobra, mole on the left cheek, czyli na tym policzku jest, check, mały nos, slim long neck. Mały nos, slim long neck. Wszystko z nią chyba w porządku. Jest na dzisiejszej liście? Jest na dzisiejszej liście. Fantastycznie. Czyli tak, ID jest good, to jest good. A entry request? Eleonois Schwerzy. Eleonois Schwerzy. Chyba git. Zgadza się. Chyba wszystko jest okej. Takie mam przynajmniej wrażenie, że wszystko jest okej. Zadzwońmy do jej siostry. Chociaż wydaje się być wszystko w porządku, to teraz będę dzwonił do każdego. Nie, entry request. Entry request jest git. Czy jest na dzisiejszej liście? Jest. Fantastycznie. Ale ja i tak jeszcze cię nie wpuszczę. Ja i tak cię jeszcze nie wpuszczę, bo muszę zadzwonić pod 6996. Dobra, 6996. 6996.
9 i 6. Come on. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, czy co powie jej siostra. Czy jej siostra jest, czy jej nie ma. W sumie jest na dzisiejszej liście, więc jakby... Okej. Selene speaking. Nie ma jej w domu. Okej, czyli wszystko jest w porządku. Tak, nie ma siostry w domu. Proszę wchodzić, proszę nie zajmować kolejki, proszę wchodzić. Następny. Następny. Kto tym razem będzie? Coś się, że będzie teraz jakiś doppelganger. Aż to idealnie pas... Długo przychodził. Good afternoon, witamy. I w ogóle pisaliście, niektórzy z was pisali, że good afternoon to jest dobry wieczór. Nie, to jest po prostu dzień dobry, ale takie po południu bardziej. Dobra, Arnold Schmidt, 71, zgadza się. Sprawdźmy to, jest logo. Okej, okay, zgadza się, entry request. Musimy sprawdzić, gdzie on mieszka, czyli tak, F0201, czyli tu mieszkasz. Okej, czyli jesteś mężem Glory. Okej, 5123. Dobra, najpierw numerki, 778566. 778566. 219-322. 219-322. Dobra, wielkie brwi. Zgadza się. Muszę sprawdzić. Wielkie wąsy ma, nosi czapkę. Nosi czapkę, zgadza się. Okrągła twarz, krótkie włosy. Okrągła twarz, krótkie włosy. Czyli tak, jeżeli chodzi o wygląd, czyli ID, jest ok. Znaczy appearance jest ok. ID sprawdziłem, też jest ok. Będę sprawdzał checklisty na wszelki wypadek. Entry request. Jestem rezydent tego budynku, mój apartament jest na pierwszy, na drugim piętrze. Też się zgadza, jak najbardziej. Czy jest na dzisiejszej liście? Czy jest pan na dzisiejszej liście? Jest. Ale nie mogę zobaczyć jego numerku, bo mi... A, to zostawię. Dobra, zgadza się. Schmidt. Zgadza się, dobra, dobra. Jeszcze zadzwonimy do twojej żony, upewnimy się. Czy aby na pewno to jesteś ty. 5123, okej. 5123, musimy zadzwonić pod ten numer. 5, 1, 2, no i 3. Okej, dzwonimy. Zobaczymy, czy jego żona odbierze. Może też jej nie być w domu, więc kto wie. Ale jakby to naprawdę... O, dobra, dobra, Gloria. Zobaczmy, czy jest twój mąż, czy jest pani mąż. Nie ma go w domu. Idealnie, idealnie. Dobra, czyli mogę go wpuścić. Pyk. No i to, co chciałem powiedzieć, to po prostu jakby w prawdziwym życiu tak było, że każdego człowieka byłoby, trzeba byłoby tak sprawdzać, to... No, trwałoby to naprawdę długo. Okej, okay. O, nie, tylko nie on, dobra. Okej, od razu tak, ID, czemu nie pokazałeś ID? Proszę pokazać ID. Maklo... MCLOI? Coś tu nie gra, już widzę, że coś tu nie gra, dobra. Gdzie ty mieszkasz? Powiedz mi, gdzie ty mieszkasz. MCLOI Rude Boys. Okej, mieszkasz na 3003. MCLOI Rude Boys, zgadza się. 964-516. 964-516, 184-611. 184-611. Dobrze, zgadza się. Jest logo. Kolego! Ale kolego, ty nie masz na ID daty. Okej, nie masz na ID checklist, ID. Pokazałem mi twoje od razu. Nie, dobra, dobra, nie ma co siomi stąd. Nie masz na ID daty, proszę się stąd ewakuować. Dzwonimy. 3, 3, 1, 2. Proszę go usunąć, on nie ma daty na ID, jest fejkiem. To jest fake. To jest podruba jak najbardziej. To jest podruba. Okej. Skontaktowałeś się z DDD, proszę oczyścić. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pięknie, udało się, mamy to. Zrobiliśmy kolejny sukces naszego tutaj, w naszej pracy jako portier. Zostaniemy portierem miesiąca. Portier miesiąca. Zamknięte, okej, kto następny? No come on, znowu ty. Dzisiaj jest jakiś wysyp doppelgangerów. No zobaczcie, kolejna, która ani nie masz, w ogóle nie masz nawet zdjęcia. Nie masz w ogóle, what the hell. Co jest grane? Dobra, dobra, przepytajmy cię. Wygląd. Tak, twój wygląd. No co powiem i zobaczymy. Oczy? Tak, oczy. Masz oczy na twarzy. Na policzkach. O, one są po to, żeby lepiej widzieć. Fantastycznie. Go away! Go away! One są po to, żeby lepiej widzieć. Po to mi są oczy. Nie ma takiego tutaj. 3, 3,
Jeden, dwa, co jest grane? Oni wszędzie mają teraz oczy. Jest dzisiaj jakiś wysyp doppelgangerów z oczami. Okej, dzwonimy. Skip, proszę usunąć ją. To nie jest nasza sąsiadka, zdecydowanie. To jest jakiś doppelganger. Okej, możesz kontynuować swoją pracę. No dobrze. Kto następny? Coś się, że teraz będzie coś trudnego. Tylko nie ona, błagam, nie ona. Ej, w ogóle... Nie sprawdziłem, a dobra, nawet nie musiałem. O, dzień dobry panu, czy jest pan na liście? Od razu sprawdzę. Nie ma, jest na liście, Alf Capuccin. Dobra, jest na liście, fantastycznie, okej. 60 rok, zgadza się, Alf Capuccin. Przez 2C i 2P. Dobra, gdzie ty mieszkasz? Trzecie 04. Okej, przez 2P i przez 2C. 120-548-096. 320-596-347. Zobaczmy, 347. Prawnik, dobra, duży nos, duże wąsy. Czek, używa monokl, czyli tego. Nosi czapkę i okrągła twarz. Bro, ty nie masz czapki! LOL, on nie ma czapki, dobra, appearance. Zobaczymy, co mi powie. Tak, ponieważ chodzi o twoją czapkę. I forgot it at home. Okej, czyli zostawiłem ją w domu. Zapomniałem ją wziąć ze sobą. Ej, to może się zgadzać. To może się zgadzać w sumie. Ale dobra, sprawdźmy. 4258. 4, 2, 5, 8. Zobaczymy, co powie jego żona. Czy to tak działa naprawdę? Okej, o ile odbierze w ogóle. I zobaczymy, co powie. Okej, dobra. Mojego męża nie ma w domu. Jego czapka? Tak, jego czapka. Zostawił ją tutaj. Dobra, potwierdziła. Ej, ja zaczynam się bać, bo to już jest... To nie sądziłem, że aż takie zaawansowane rzeczy muszę tutaj sprawdzać. Dobra, jest na liście. To się zgadza. Wygląd, to jest, zgadza się. Alf Capuccin jest, zgadza się. Like, nie ma czapki, co nie? Ja chyba kogoś w dzisiejszym odcinku nie wpuściłem, bo nie miał czegoś. A nie zadzwoniłem. Oh my god, dobra, mogą być kłopoty, więc tak. Wygląd, ID pokazał, wygląd jest git, entry request, czy jest na dzisiejszej liście? Jest. Wszystko sprawdziłem, Alf Capuccin jest. Trzecie piętro, 03, to też sprawdziłem, nosi czapkę, to się nie zgadzało. No dobra, nie mam wyjścia, no wpuszczam go, w końcu jego żona potwierdziła, że po prostu zapomniał czapki. Po prostu zapomniało mu się czapki i tyle, nic więcej. Zapomniał czapki. Dobra, kto będzie następny? Znowu ty? Okej, to może być ten prawdziwy w sumie. Bo poprzedni nie miał w ogóle nic, ID i tak dalej. Czegoś tutaj brakowało ewidentnie. Dobra, 303. Dobra, 303. Okej, czyli to jest brat tego gościa. 184 615 116 184 611 184 611 184 611 184, okej, zgadza się. 58, o, kończy ci się panie dowód. Panie MC Loy Root Boys. Dobrze, i teraz tak, MC Loy Root Boys. I wygląd. Dobra, wąsy. Nos duży. Wąsy są, nos duży jest. Pali. Always wears, aha, zawsze nosi czapkę. Czapka. Zgadza się, okej, wydaje mi się, że wszystko z nim w porządku. Więc tak, ID pokazał, appearance jest, entry request jest. Czy jest na dzisiejszej liście, pan Root Boys? Jest, i tak, 0303. Wszystko się zgadza, ale zadzwonimy jeszcze do jego brata. Ja muszę, 4242, prosty numer, 4242. I zobaczmy, co powie jego brat. Może jego brat powie, że go nie ma w domu, albo powie, że jest w domu. I wtedy wszystko się wyjaśni. Okej? Okay? Steven speaking. On wrócił, tak, zgadza się. A to jest jego ojciec, no tak. Nie ma go w domu, no w sumie to by się zgadzało, że to jego ojciec, okej. Wszystko chyba sprawdziłem. Chyba wszystko sprawdziłem, nie wiem, mam wrażenie, że jakiś błąd popełniłem i będzie płacz.
Okej, czy możesz otworzyć? No mogę otworzyć. Mogę, nie mam wyjścia, muszę otworzyć. Nie mam wyjścia, no muszę otworzyć, no co innego mogę zrobić? No muszę po prostu otworzyć. Okej, kto następny? Proszę, niech to będzie jakiś No nie ona! Ona mnie oszukiwała! Haj, to jest ta whatever, co ciągle gada whatever, dobra. 85. Jest logo DDD, jest. Jest logo DDD, jest. F0204. Okej. Okay. Zmęczone oczy, dwa kucyki. Zmęczone oczy, dwa kucyki. Zgadza się. Mały nos, okrągła twarz. Czyli taki nos, okrągła twarz. Zgadza się. Więc możemy zaznaczyć, że appearance jest git. Appearance jest git. Dowód. 1, 3, dobra, musimy sprawdzić. 1, 3, 2, 6, 9, 8. 1, 3, 2, 6, 9, 8. 5, 3, 4, 4, 6, 2. 5, 3, 4, 4, 6, 2. Zgadza się, 85. Anastacha Mikaelis. Aha, Mikaelis. Dobra, wszystko się zgadza. Czyli tak, checklista. ID się zgadza. Entry request chyba też się zgadza. Sprawdźmy na wszelki wypadek drugi raz. Ja tutaj żyję, whatever. I wracam ze szkoły, whatever. Zgadza się, chyba wszystko jest okej. Ale może... Czy jest na dzisiejszej liście? Ej, właśnie. Jest na dzisiejszej liście, więc wszystko się zgadza. Jak najbardziej. Czy może pan otworzyć? Nie, nie mogę otworzyć. Muszę zadzwonić pod 1346, czyli do twojej siostry. Nie! Nie! 1, 3, 4, 6. Ja przez przypadek tam kliknąłem. Jakbym jeszcze jedno kliknięcie zrobił głupie, to już był koniec. Bym ją skasował. Okej, zobaczmy co powie. Nikt nie odbiera. Dobra, czyli w teorii może być tak, że... gdzie ty mieszkałaś? Poczekaj, gdzie ty mieszkasz? 0204. Jej siostry też nie ma. Też jej siostry nie ma. Dobra, wpuszczamy. Wpuszczamy jak najbardziej. Czemu by nie? Dobra, zamknijmy te zakładki i zobaczmy, kto przyjdzie kolejny. Kto będzie następny? Czy to będzie jakiś... Okej, znowu ty. Już jedną taką wpuściłem. Już jedną taką wpuściłem. Jest logo? Jest. Jest logo? Jest. Dobra, F0104. Coś jest nie tak, ewidentnie, dobra. Sprawdzamy, musimy ją sprawdzić dokładnie. Musimy ją sprawdzić dokładnie, bo coś nie gra. ID. Zacznijmy od ID, czyli tak. 8453230. 8453230. 14956. Okej, to się zgadza. Leonois Sferz. Też się zgadza. Czyli ID jest ok. Jestem rezydentem jako modelka. Modelką jest. Ok. Czyli w teorii checklista. ID appearance jest. Entry request też jest. Entry request jest. Aha. Zadzwońmy do jej siostry. Bo wydaje mi się, że już jedną taką wpuściłem. 6996. Ok. 6996. Wydaje mi się, że już taką wpuściłem. Nie, jakby. Okej, zobaczmy, co się wydarzy. Eleonois. Co? Moja siostra i ja jesteśmy teraz w apartamencie. Nie oczekujemy żadnych odwiedzających dzisiaj. Dobra. Out. 3, 3, 1, 2. Naprawdę, przy tym musiałem się nasilić, bo już miałem ją wpuścić. Miałem takie, coś jest nie tak. Albo ta poprzednia była doppelgangerem, czyli podróbą. Albo ta. I okazało się, że jednak ta, na szczęście. Okej, cleaning protocol completed. Okej, możesz kontynuować swoją pracę. Dzięki. Fantastyczna praca, w ogóle nie stresująca, nawet trochę. Nie możesz się pomylić ani razu. Dobra, kto następny? Like, bro, come on. Ej, bo... A może on... Czy on miał zawsze takie uszy? No dobrze, jakby... Zapytajmy go. Tak, twoje uszy. Czemu masz takie wielkie uszy? O, rozciągnąłem je, żeby lepiej słyszeć. Okej.
3, 3, 1, 2. On naprawdę myślał, że przejdzie. On naprawdę myślał, że przejdzie. Dzisiaj bardzo jest duży wysyp doppelgängerów. Jakby co chwilę mamy kolejnego. Dobra, skip. Jak najbardziej. Do widzenia. Do widzenia, panie doppelgängerze. Okej, możesz kontynuować swoją pracę jak najbardziej chętnie. Czy będzie jeszcze jeden? Bo coś czuję, że jeszcze z jeden albo ze dwa. I chyba to będzie... O, oczywiście ty. Dobra. Okej, przerażasz mnie. Przeraża mnie twój widok. Nie wiem czemu, ale przeraża mnie twój. 73. Zgadza się, logo jest. Jest. Okej, 20204. To chyba jest ostatnia, tak mi się wydaje. Right eye blue, czyli prawe oko niebieskie. Prawe oko... Come on. Prawe oko niebie... Nie, come on! Prawe oko niebieskie, lewe oko zielone. To jest jej oko. Czy to jest niebieski, czy to jest szary? Oh my god. Nie wiem, po prostu nie wiem. Zostawię ją, powiedzmy, że to jest niebieskie oko. Może mój monitor źle wyświetla. Okej, sprawdzamy dalej jej wygląd. Gdzie to było? Tutaj było, dobra. Kręcone włosy, ma, że tak powiem, piegi, okrągła twarz. Kręcone włosy, check. Ma piegi, check. Okrągła twarz, no nie wiem, czy ja bym to nazwał okrągłą twarz. No nie, ja raczej... Dobra, jest szefem, dobra. 789653. 789 789 789 653 665 413 665 413. Zgadza się. Okej, czyli ID masz jak najbardziej w porządku. Zróbmy checklistę jej, bo ja jej nie ufam. Kompletnie jej nie ufam. Dobra, checklista. Co następne mam sprawdzić? Wygląd. Wygląd sprawdziłem. Zgadza się. Wygląd jest okej. Entry request. Reason. Jestem rezydentem. Mój apartament jest na 4. piętrze. Naha Michaelis. Naha Michaelis. Zgadza się. Czyli entry request też się zgadza w teorii. No, tak, zgadza się. Czy jest na dzisiejszej liście? Już sprawdzamy. Czy jest na dzisiejszej liście? Jest niestety na dzisiejszej liście. Jak najbardziej, ale jeszcze zadzwonimy. My jeszcze zadzwonimy do twojej siostry. Okej. Okay. 1, 3, 4, 6. Okej. Okay. 1, 3, 4, 6. Okej. Miejmy nadzieję, że wszystko idzie zgodnie z planem i miejmy nadzieję, że jej siostra nie odbierze. Albo odbierze i powie, że nie ma jej w domu. Okej, jest Anastasia. Anastacha. Moja mama, to jest jej matka. Myślałem, że to jest jej siostra. Whatever, nie ma jej w domu. Okej, czyli wszystko jest chyba w porządku, możesz wejść. Możesz wejść, ale nie wiem, ja czuję, że coś ewidentnie jest nie tak. Coś tutaj nie gra. Że coś zrobiłem źle. Ej, on już był, ale on był bez kapelusza. Ej, on był bez kapelusza. Był. Gdzie ty mieszkasz, pani Kapucin? Ale zaraz, on był bez kapelusza i my zadzwoniliśmy do jego żony i ona powiedziała, że on zostawił ten kapelusz w domu. To był on na pewno. Okej, okay, zróbmy speedrun. Po prostu zróbmy speedrun. Dobra, gdzie ty mieszkasz? F0304. 4258. 4 2 5 8. Sprawdźmy to. Wydaje mi się, że ona powie, że oni są w domu i że nie spodziewają się wizytorów. Okej, okay, zobacz. Ja jestem prawie pewien. Alf speaking. What? Jest, tak jest, moja żona i ja jesteśmy w apartamencie. Nie oczekujemy nikogo dzisiaj, żadnych gości. No właśnie, kolego, widzisz, nie oczekuję żadnych gości, więc musisz wyautować. 3-3-1-2, 3-3-1-2, dzwonimy. 3-3-1-2. Nara! Oj, chciało szukać, ale nie ze mną te numery. Ja tutaj lecę po rangę S. Wydaje mi się, że nie popełniłem ani jednego błędu i prawdopodobnie to był ostatni. Ale nie mam pewności, więc jeżeli będzie jeszcze jeden, to niedobrze, to bardzo niedobrze. I jeżeli popełniłem jakiś błąd, to też niedobrze, to też bardzo niedobrze. Okej, okay, koniec? To już koniec mojej zmiany? To jeszcze nie koniec mojej zmiany. Co to są za jakieś zęby? Okej. Okay. No dobra. Niby jest, zawsze ona miała takie zęby,
Dobra, czemu nie pokazałaś entry requesta? Coś jest nie tak. Czuję, że coś jest nie tak. Zawsze coś jest nie tak. F0101, okej, okay. F0101. Lois Styliński. 894569. 894569. 723651. 723651. Zgadza się. No dobra. Lois Styliński, tak? Lois Styliński. Zgadza się, 69, zgadza się. Checklista. Dobrze, jak najbardziej. Entry request jeszcze chcę zobaczyć. Jestem rezydentem tego budynku. Pierwszy na pierwszym piętrze. I to się zgadza, bo pierwszy na pierwszym piętrze to twój apartament. Okej, okay. Czyli tak, wygląd. No właśnie, wygląd. Like, wygląd, chwila, coś tu nie gra. Proszę pokazać mi swój wygląd. Dobra, duże usta, pieprzyk na policzku, okrągła twarz, krótkie włosy. A co to są, skąd te zęby? Dobra, checklist, appearance. Tak, twoje zęby. No, dobra. Są po to, żeby lepiej jeść. To się nam trafiło, ja tu sprawdzam, a to takie oczywiste, że coś tu nie gra. 3-3-1-2, dzwonimy. 3-3-1-2, let's go. Pięknie, fantastycznie. Mam nadzieję, że to była już ostatnia osoba na dzisiaj, bo ja już chcę zakończyć moją zmianę i odebrać kasę, moją wypłatę, moją dnióweczkę. Dobra, clinic protocol completed. Okej, dziękuję. Możesz kontynuować pracę. Ja już chyba zakończyłem zmiany, wiesz? Panie kolego, ja już bym chciał do domu. Już mam dosyć siedzenia tutaj i sprawdzania ludzi. Czy jeszcze ktoś będzie? Oh my god! Co ci się stało z twarzą? Zobaczmy. Like, okej. Okay. Na A! 3-3-1-2. 3-3-1-2. To jest atak doppelgangerów. Like, w żadnym odcinku, jaki nagraliśmy, to nie miałem tylu. Nie miałem tylu, naprawdę. Okej. Okay. Dobrze, do widzenia. Clinic protocol completed. Akidoki. Świetnie, możesz kontynuować pracę. Proszę, ja już chcę do domu. Zobaczmy. No, czy będzie jeszcze jeden? I chwila prawdy. Chwila prawdy. Jest! Koniec zmiany. Błagam. S. Musi być S. Level summary. Okej. Okay. Złapanych 8. Zabitych sąsiadów 0. O, ranga S. Mamy to. Udało się. Nie wpuściłem żadnego doppelgangera i nie zabiłem żadnego sąsiada. Mamy rangę S. Mamy zrobiony achievement. Yes!